tym z moim gościem. Są ze mną Patrycja Broniek, makijażystka. Dzień dobry. I Agnieszka, czyli nasza księżna Kate. Tak. Witam was, dziewczyny. To jest krem pomieszany z delikatnym pigmentem. Jeżeli nie mamy takiego kremu w domu, możemy go same stworzyć. Na przykład użyć parę kropli swojego ulubionego podkładu i wymieszać go ze swoim kremem. Wtedy taka gotowa konsystencja jest idealna na zakamuflowanie lekkich niedoskonałości na twarzy. Ale z drugiej strony jest... Trójki dzieci, to jest nie lada wyzwanie, prawda? Wyglądać plus tak mnóstwo świeżo. Obowiązków dokładnie, do wykonania, a ona rzeczywiście jest perfekcyjna w każdym względzie. Czy użyła bronzera? Tyle uniwersalne, że każda z nas będzie czuła się w nim dobrze. Aczkolwiek, jeżeli są panie z większymi niedoskonałościami na twarzy, to proponowałabym iść bardziej w stronę podkładu kryjącego niż kremu BB. Ale przydymione oko, połyskujący cień, kreska, wytuszowane piękne rzęsy i podkreślone usta w takim różanym kolorze. Uważam, że bomba dla wszystkich. Czyli to jest taki make-up? Dobrze. I nakładam mniej i widzę też po moich klientkach, widzę po gwiazdach, obserwując czerwone dywany, że ten makijaż jest bardziej naturalny, odmładza, tak? Odświeża. Czyli nie bójmy się tego.